Dzień dobry, nazywam się Przemysław Bartkiewicz, jestem dyrektorem Instytutu Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie i chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do studiowania w tym instytucie. Instytut prowadzi 4 kierunki, mianowicie kierunek ekonomia, na którym mamy 2 specjalności, finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw oraz biznes międzynarodowy, kierunek logistyka ze specjalnościami logistyka produkcji, logistyka handlu i usług, kierunek administracja ze specjalnościami administracja publiczna oraz International Business Administration i kierunek bezpieczeństwo narodowe ze specjalnościami przygotowanie do służby w policji i zarządzanie kryzysowe z elementami obronności. Studia na wszystkich z tych kierunków przygotowują Państwa do pracy w jednostkach samorządowych, w jednostkach produkcyjnych, w jednostkach usługowych, w instytucjach publicznych, a także w instytucjach międzynarodowych. Z takich ciekawostek, które są może trudniej dostępne dla Państwa z informacji, chciałem powiedzieć, że nasz Instytut ma podpisane umowy o współpracy z 11 uczelniami partnerskimi. To są uczelnie w takich krajach jak Węgry, Niemcy, Kazachstan, ale także Chorwacja, Korea Południowa czy Armenia. I w ramach tej współpracy między innymi istnieje dla studentów, dla Państwa możliwość odbywania praktyk, a nawet dla niektórych specjalnościach kontynuowania studiów w tych uczelniach zagranicznych. Jeżeli chodzi o możliwość pozostałych atrakcji w pewien sposób, które wiążą się ze studiami w naszym instytucie, mianowicie dla kierunków ekonomia i kierunku logistyka oferujemy tak zwane studia dualne, które dają Państwu możliwość połączenia studiowania teorii i równocześnie łączenia tego z praktyką. Mianowicie przy naszym instytucie funkcjonuje Rada Pracodawców, która zrzesza kilkanaście podmiotów gospodarczych z miasta Leszna i regionu leszczyńskiego oraz kilka podmiotów samorządowych i publicznych, które współpracują z kierunkami administracja i bezpieczeństwo narodowe, ponieważ dla tych dwóch kierunków na razie nie ma możliwości studiowania trybem dualnym. Te studia dualne to jest połączenie indywidualnej organizacji studiów z równoczesnym odbywaniem praktyki zawodowej w podmiotach gospodarczych. Z innych jeszcze pewnego rodzaju ciekawostek, które oferujemy w naszym instytucie, mianowicie od 10 lat organizowane są jesienią, z reguły na przełomie października i listopada, są organizowane wyjazdy studyjne do instytucji unijnych, głównie do Brukseli. Zapoczątkowane one zostały w roku 2010 i do chwili obecnej skorzystało z tej możliwości wyjazdów około 300 studentów. Mam nadzieję, że w tym roku, kiedy już prawdopodobnie będziemy po pandemii, ten wyjazd również się odbędzie. Pozostałe kwestie związane ze studiowaniem na naszych kierunkach to oczywiście kwestie, które są Państwu znane, czyli konieczność umiejętnego studiowania, konieczność uczenia się, konieczność wywiązywania się z obowiązków takich, o których Państwo już z pewnością słyszeliście, a do których Państwo będziecie się musieli dostosować. Zapraszam Państwa serdecznie i zachęcam do studiowania w naszym instytucie.